Jimmy świruje. CK. Jimmy! No, Jimmy! A Miecio pod tundrą się położył tam i leży. Jimmy. No i przyszła familia od sąsiada. Jimmy robi porządki z nimi. Właśnie wracamy do domu, a na głównej drodze spotykamy mafię, psią mafię. I tutaj dwóch głównych kryminalistów, czyli Miecio i Jimmy. A tam jakiś inny jeszcze ziomeczek. Campo, przyjechaliśmy dzisiaj wieczorem z Michałem. Dzisiaj zjemy kolację w knajpie indyjskiej Simons. Michał i ekipa jest już w środku. Podobno fajnie podają, bardzo dobre jedzenie. O, taki stół sobie wybraliśmy. Na przystawkę dostaliśmy, co to jest, jak się nazywa? Papadom. Także takie mamy, teraz zamiast maseczek noszą maski ogólnie. Kelnerzy, to jest ciekawe. To jest to piwo, co widzicie, takie ten, brązowe? Bo to Kambodża widzę. To jest konfitura z tamaryndowca, a to jest miętowy sosik z przyprawami. Okej. Okay. Okej. Okay. Baby. Puste kapsle. Restauracja indyjska. Ja taki zestaw sobie zamówiłem. CK Rice. Michał Sinia też zestaw. Chyba jeszcze czekacie na coś? My jeszcze czekamy na coś. A to co jest, panie Bartku? Kebab. No powiem ci, że takiego kebabu jeszcze nie widziałem, ale wygląda bardzo ciekawie. Jak na razie coś tam próbowałem. Smakuje i pachnie wyśmienicie. Przyjechaliśmy do salonu. Dzisiaj ma być instalowany tutaj na górze baner, zresztą który sam stworzyłem w Photoshopie. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nigdy w Photoshopie banerów nie tworzyłem. Zobaczymy, jaka będzie rozdzielczość, jak to będzie wyglądało. Ponoć sam projekt wyglądał nieźle. A w środku, tu jeszcze wam pokażę, kupiliśmy takie do lemongrass donice. One będą na zewnątrz. Ale kupiliśmy w takim kolorze, ale zakupiłem, tam stoją złote spraye, dlatego że szyld, baner na górze będzie też miał no, coś w sobie ze złota, jakieś elementy złote, także chcemy też zrobić złote te donice. A ten zestaw, który ostatnio przyjechał z Chin, to jak mówiłem, 350 ten zestaw dolarów. No i niestety 300 okazało się, chyba nawet 320 okazało się koszt przesyłki z Chin. Ale ogólnie wydaje mi się, że nie jest przepłacone. Wygląda to całkiem sympatycznie. CK się zabiera za chmerskie przysmaki. No, my tu jeszcze troszkę mamy do roboty, no jak zresztą w innych miejscach, a tutaj jak widzicie, już jest posadzona lemongrass. No to co w planach było, czyli tutaj w tym holu, miejmy nadzieję, że będzie ładnie to lemongrass rosło i też pachniało.
Donice się malują, a tak naprawdę sprayują. Myślę, że no ten kolor złoty znacznie bardziej wygląda fajnie. Przyjechała reklama, ale niestety się przewróciła i to jeszcze naprzód. Chłopaki jakieś rusztowanie już składają. No i zobaczymy zaraz, jak będzie przebiegać instalacja. Michał, co myślisz o reklamie? Reklama? Nie umiem tego przeczytać. Nic z tego nie rozumiem. Nie, bardzo fajne. Niech tylko to prosto zawieszą. Niech się nie okaże, że drabinę ma za wysoko. Po co im będę robić? I think maybe it's... Chyba wielkiego wyboru nie mamy. Ja bym szedł do linii drzwi. Niżej bym szedł, na moim zdaniem, bo tam wchodzi pod daszek już też, nie? No. Ja bym zawsze... Nie wiem. Z 5 dolków mi będą musieli odpalić z tej roboty. To już szefem będziesz musiał gadać. We put. Może światełka za tą deską schować. Tak zrobimy, no. I to będzie dobre. Nawet z tej deski mogą iść. Oczywiście jeszcze ta ściana tutaj frontowa będzie pomalowana. No ale na razie zaczęliśmy tutaj od reklamy z różnych względów. Jak to się prezentuje, pójdą jeszcze od góry na to światła. Także myślę, że jest spoko. A tam prezesowa w drzwiach. Dzisiaj dla odmiany jesteśmy po drugiej stronie rzeki. Przyjechaliśmy do jakiejś śniadanie, obiad. Przyjechaliśmy do meksykańskiej ponoć, no jak się okazuje, meksykańska knajpa. I będziemy mieli podobno widok na rzekę, a tu nas taki ochroniarz przywitał fajnie. Także jesteśmy, można powiedzieć, na tyłach restauracji. Pani nawet tutaj nam myje podłogę, żeby czysto było. A ja zdjąłem buty, chłopaki też. W sumie to Japonki. A tutaj my zobaczymy, jak się prezentuje. O, takie proste, jak widzicie, można powiedzieć, że z palet zbite fotele. A tak się prezentuje tutaj ten mniejszy most w kampocie, tylko dla skuterów, ewentualnie tuk-tuków. O, mają nawet, można powiedzieć, plażę. O, jest i łódź policji. Pierwszy raz widzę, powiem wam szczerze. Chyba taka elegancka jest. No. No, my ją widzieliśmy. Raz żeśmy ją widzieli na pewno. Nawet woda się wydaje czysta dzisiaj. Masz w ogóle tylko to, że jest nawet jedzenie? Coś znajdę, na pewno. Także mamy też mały barek na plaży. Ciekawy instrument. No, na kapslu wszystko pociągnięte. Nie wiem, jak się na tym gra, ale wygląda dosyć ciekawie. Chyba oparty na kokosie jest dodatkowo. Niestety byłem zajęty i nie nagrałem na czosów. No ale trudno. Ale za to dostaliśmy jakieś napoje. Michał, czy możesz opowiedzieć, jaki napój dostałeś? To jest healthy drink. Woda z limonką i z rumem. I z rumem. A nazwa meksykańska? Mojito. Mojito. Albo mojito. Albo mojito, okej. Okay. To bardziej chyba tak po angielsku, nie? Mojito, czy po polsku? Po polsku. Mojito. No tak. CK? Mojito bardzo dobre. Bartek też otrzymał. Spoko. Cena też ciekawa, bo... 6 rum. 4 zł, czyli 1 dolar. Nawet mniej niż tak naprawdę. I help you to stand there. You help me to drink. Mamy nowe ulubione miejsce. Nie, no powiem ci, że miejsce jest fajne, bo jest nad całą rzeką. Jest klimat. Wieczorem też fajnie musi to wyglądać. Dokładnie. I ceny są też, powiem wam szczerze, ciekawe. A piwo ile? Pół dolara. No, że fajnie. Shake, awokado z truskawkami. $1.25.
No dania są też w miarę tanie, bo tam 2-3 dolary można już zjeść, nie? Tak. Tam najdroższe chyba było 5 dolarów, tak? 4-5. Ponad dychę? Zgapiłem się troszkę. Jedzenie bardzo dobre. I później jak nas wyrobił. Mamy prawie już puste talerze, jeszcze Sinia ma tam pełny. Ja też jeszcze troszkę mam burrito. Kurze, nie wiem, Subaru Impreza. Ale naprawdę, jedzenie bardzo dobre. Chyba mamy nowe miejsce takie. I później otworzył wypożyczalnie samochodowe. Jakieś kolacje, obiadu, piękny widok. Jakieś coś tam. Obecnie znajdujemy się niedaleko Kampot. Pojechaliśmy bardziej w stronę morza. Tutaj na załączonym obrazku możecie zobaczyć baseny. Baseny wypełnione wodą o wysokiej zawartości soli, czyli zapewne jest to woda morska. W tym miejscu zachodzi proces odparowywania. Tutaj w takim klimacie jak w Kambodży no wystarczy energia słoneczna do tego procesu, także pozyskiwanie soli morskiej jest no na pewno dużo łatwiejsze niż na przykład w Europie. Kolejne eksperymenty. Dzisiaj przez maszynę przepływa nic innego jak trzcina cukrowa, ale z tą zmianą, że teraz tutaj gdzieś na górze w kolumnie, tak? Jest. Tak. W przystawce do ginu. W przystawce do ginu jest pieprz z Kampotu. Jeden z najlepszych na świecie zresztą. No, a my zajrzymy. Co się dzieje w środku, nie wiem czy będzie widać, ale jak widać to co bąbluje to jest alkohol, tak? Tak. Także jak widzimy proces przebywa jak najbardziej prawidłowo. A tu już alkohol czy to są te... Jeszcze nic nie leci. A jeszcze nic nie leci. CK szykuje dzisiaj jakąś potrawę i... Dzisiaj będziemy jeść kwiat lotosu. Nie sam kwiat, tylko jak widzicie tutaj łodygi. I chyba jeszcze czegoś takiego nie jadłem. Ale dzisiaj coś takiego CK szykuje. Tak to się prezentuje. Myślę, że chyba każdy tam kwiat lotosu zna. Ale my będziemy jeść łodygi. Może i u nas w Europie też coś takiego się je. Ja nie jadłem, przynajmniej się tak wydaje. Yes, baby? What? Nagranie z ukrycia. Merkę nauczyłem, żeby zapisywała wszystkie rzeczy do zrobienia na tablicy. Zresztą ostatnio zakupiliśmy taką tablicę. No i się uczy dziewczyny. A tu jeszcze wam pokażę taką ciekawostkę. Marlboro w Kambodży. Noga brzydka, ale za to cena bardzo atrakcyjna. $1.50, czyli jakieś chyba mniej 6 zł jak na Marlboro, jak na papierosy to dosyć tanio, zwłaszcza dla palaczy, bo cena w Polsce zapewne już powyżej 20 zł, tak mi się wydaje, bo nie wiem jaka obecnie jest. I think this is too less for you. Właśnie zamawiamy naleśniki robione w kmerskim stylu. Jak na razie poszło jakieś ciasto, teraz do środka jajko. Zobaczymy, co jeszcze tutaj pani nam dorzuci od siebie. Mój
Ogólnie jesteśmy przy Riverside w Kampocie. Tutaj mamy rzekę. O, a teraz zobaczycie placuszek pani wyrabia. Pachnie to całkiem nieźle. To jak mówiłem, jesteśmy na Riverside w Kampocie z żoną CK. A to jest taki mały straganik. Można go podczepić do motoru. Tutaj mamy jakieś takie inne zestawy. No a ja nie wiem, co będzie w naleśniku. Jest to dla mnie niespodzianka. Pewnie jakieś na słodko. Widzę tutaj jakieś kakao jest. Także chyba raczej... She only take the red yolk. The red yolk. And the white they she left here. Okej. No, takie naleśniczki z ulicy. Akurat jestem głodny, jest wieczór, także chętnie coś na słodko przekąszę. What do you think, baby, about this pancake? Healthy or no, not? It's not healthy. But tasty? I forgot the taste. I didn't eat this long time ago. Sorry. No, ale... Oh, Milo! Oh, this must be good. I like. Czyli już widzę, że jest słodkie mleko i kakao, także no na pewno. Not kakao, is something like Milo. You know Milo? Yeah, but this is. Czyli robimy unboxing. Okay, show me my pancake. This how it look like? Hmm. CK próbuje. O, pyszne. I się pięknie ciągnie. Yes, what you want to tell me? I tell you before that when I eat spicy noodle, I don't like drink something sweet. I only drink water. Yeah, but when I am hungry, I want sweet and salt. Salt? Yeah, for example, or spicy. Yeah, for me, strong taste when I'm hungry. Where we are? Spicy noodle. Tak, jesteśmy w Spicy Noodle, jest to sieciówka w Kambodży. Ogólnie to jest chyba... Baby, this is from Korea, yes? Baby, Korea, yes? It's Korean, Spicy Noodle. Okej, okay, czyli... makaron. No, tak się to prezentuje. Dostałem taką herbatkę na mleczku. Baby, this is sweet? Yes, milk tea is sweet. No, muszę przyznać, że herbata niesamowita, aż postanowiłem to nagrać. Fajnie dobrany smak herbaty z tym słodkim ich mlekiem. Naprawdę bardzo aromatyczny napój. No cóż, mogę tego polecić. Chyba kosztował... Baby, how much? $1. $1 za taką herbatkę z mleczkiem. Właśnie dostaliśmy nasze potrawy. Ja mam z krewetkami. CK wygląda jak parówki. Co ciekawe, zobaczcie, że są tutaj te nudle. Mimo, że są warzywa, krewetki, to te nudle są takie normalnie w prostokącie jak z zupki. Co nie do końca mi się podoba. Chyba są jeszcze te metalowe mise gorące, bo to jeszcze troszkę wszystko się tutaj gotuje. No cóż, zabieramy się do jedzenia. Powoli konsumujemy. Jest naprawdę, ja mam jakieś chyba z levelu, bo to jest z level od 1 do 10. CK ma 10, ona to lubi ostre, spicy, zapomniałem. A ja mam chyba jakieś dwójkę i powiem szczerze, że aż mnie rzuca troszkę. No a jeszcze tutaj chciałem pokazać wam fajnie żerandole mają dosyć. I dosyć sporo tych żerandoli, ale byłem w kilku tych spicy noodle w Kambodży. Każdy jest, niby to jest sieciówka, ale każdy robi na swój styl. Zupy prawie skończone. A tak dla ciekawości, koszt takich dwóch zup plus tej herbaty tutaj mrożonej z mleczkiem 6,50. Oczywiście dolar. Opla.
Także myślę, że jak na dwie takie zupki, dobra cena. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down.